Witajcie, z tej strony Piotr, a to jest 44, nie 44, co ja mówię. Jeszcze do tego czasu by było trochę, jeszcze trochę musi być odcinek, trochę będzie tych odcinków z LEGO City Undercover, a to jest właśnie 34 odcinek z gry LEGO City Undercover. W sumie na pierwszy rzut oka już widzę, że to jest super klocek, który da mi 1000 klocków. Więc w sumie tutaj by się przydało jakoś tutaj wejść, ale czy niestety nie wejdę, bo tam jest, no właśnie, tam jest linka. Ale to mniejsza z tym. W tym odcinku w sumie powiem wam, znaczy raczej nie powiem, a raczej pokażę, jak dostać na Wyspę Wolności. Oczywiście jeśli chodzi o Rexa Furiego, odblokowałem go oczywiście pod koniec właśnie trybu fabularnego, który oczywiście każdy z was może pamięta, jak ktoś z was ogląda, to oczywiście go zdobyłem podczas ostatniej misji. Ale dobra, on jest właśnie potrzebny do rozwalenia, do otworzenia znaczy tej skrzyni. Dlaczego w ogóle tutaj się znajduje, no czyli tutaj w śródziemiu. A tutaj, żeby się dostać na tę Wyspę Wolności, bym mógł w sumie promem tam popłynąć, lecz nie da rady. Ponieważ za pierwszym razem trzeba oczywiście trochę w inny sposób tam się dostać, czyli właśnie trochę magicznym sposobem. I teraz się zamienię na astronautę i tam się po prostu przeteleportuję. Automatycznie właśnie przeteleportował mnie właśnie na Wyspę Wolności. No i oczywiście, co tu jest ciekawego? No, nie. Piękny krajobraz. No i oczywiście odblokowałem Wyspę Wolności. To jest oczywiście taki mały taki poradnik, jeśli chodzi o tą Wyspę Wolności, lecz powiem wam, co tu ciekawego jest. Jeśli zbudujecie oczywiście prom, który tu jest widoczny właśnie, jeśli zbudujecie, to będziecie mogli oczywiście do tej Wyspy Wolności niekoniecznie ciągle tam się teleportować, jechać do śródziemia i teleportować się stamtąd, tylko po prostu wystarczy łódkę wziąć i można tutaj normalnie, no jak przystań wybudujecie, lub też oczywiście, no łódko można podjechać, a jeśli wybudujecie prom, to oczywiście, co to jest ciekawego? Można tu oczywiście podjechać promem z chyba Amburn, chyba coś mi się tak wydaje. No więc taka jest mała ciekawostka i myślę, że to jest pomocne, jeśli ktoś z was nie ma jeszcze odblokowanej Wyspy Wolności. No więc oczywiście coś tam odblokowałem i złoty klocek też dostałem, no i oczywiście aktywowałem trasy promu drugą oczywiście. No dobra, więc w sumie myślę, że to było pomocne. W następnym odcinku oczywiście zajmę się wykonywaniem tutaj czynności na Wyspie Wolności, odkrywaniem znajdziek i takich innych rzeczy. No dobra, więc myślę, że ci się spodobał ci się ten gameplay. Jeśli tak, to oczywiście zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić oczywiście nowych odcinków z gry LEGO City Undercover. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku z gry LEGO City Undercover. Cześć!